Przy tematach zdrowotnych zostajemy. Witam ponownie bardzo serdecznie. Zdrowie to podstawa wszystkiego. Naszym gościem też po raz pierwszy Dominik Kaiser, który już od pewnego czasu zajmuje się taką metodą EFT. Będziemy po prostu zaraz o tym mówić. To wszystko dotyczy naszych emocji. Dużo ma to wspólnego też i z medycyną germańską. Sam jest z wykształcenia germanistą, więc to był jeden, podejrzewam, z powodów, że zajął się tą tematyką, ale myślę, że ważniejszym powodem były jego własne problemy zdrowotne, które doprowadziły do tego, że dzisiaj sam praktycznie tego typu metody stosuje i Wam o tym opowie. Witaj serdecznie, Dominik. Dzień Takie dobry, kilka dzień dobry zdań o Państwu. sobie na początek. Germanistykę. Kończyłeś ją gdzieś na jakiejś uczelni naszej? We Wrocławiu kończyłem Wrocławiu, miły. germanistykę. No to Tak. znałem kiedyś też germanistów i germanistki w dawnych czasach studenckich. Wiele lat temu. To już Bardzo. dawno i nieprawda. Chociaż język się przydaje. No, nie ja studiowałem, ale miałem znajomych. Dobrze. Mamy temat związany z tym, że wszedłeś w coś, co w sumie tutaj obija się nam uszy, czasami o uszy, czasami słyszymy. O emocjach to zawsze wiemy, że to jest taka wow. Jak się tego nie poukładasz, to nigdy nie wyjdziesz z problemów, które masz. A dlaczego ty wszedłeś w ten temat, takiej metody pracy z emocjami w sumie? Zaczęło się, no tak jak u większości osób, które mają jakieś problemy w życiu, problemy zdrowotne, jakby poszukiwanie odpowiedzi, dlaczego takie problemy w moim życiu, dlaczego akurat taki konkretny problem, bo mówiąc o chorobach w moim życiu, to w pewnym momencie, w dosyć młodym wieku, pojawiło się nadciśnienie i to bardzo wysokie, związane oczywiście z utrzymującym się ogromnym stresem. Potem kolejna choroba, też bardzo poważna, związana z układem pokarmowym i jakby, no to jest ogromny szok, tak? I chciałem się dowiedzieć dlaczego, tak? Co się stało? Przecież w sumie prowadziłem dosyć zdrowy tryb życia i mogłoby się wydawać, że nic raczej nie mogłoby mi dolegać, a jednak w wieku tam 20 kilku lat, 29, stwierdzono u mnie nadciśnienie, potem kilka lat później kolejna poważna choroba. No, w moim przeświadczeniu kiedyś po prostu to raczej w podeszłym wieku się choruje, tak? A ja zacząłem chorować bardzo szybko, więc i to było bardzo dotkliwe dla mnie. Dlatego też szukałem i trafiłem na EFT. Dobrze, a przecież są lekarze, nie? Są lekarze, ale lekarze niestety leczą objawy i akurat ci, na których trafiłem, oni jakby nie potrafili mi odpowiedzieć dlaczego, jakie jest źródło, tak? Potrafili mi po prostu przepisać lekarstwa, brać tabletki. Oczywiście proszę dbać o siebie, tak? Jakby były informacje w związku chociażby z nadciśnieniem, tak? Proszę schudnąć, cokolwiek, nie jeść mięsa solonego, tak? Ale jakby dlaczego pojawiło się nadciśnienie? Bo ja jakoś super otyły nie byłem, owszem, nie byłem jakimś tam w wieku 20 kilku lat super wysportowanym gościem wtedy. Natomiast no, dla mnie to był po prostu szok i wielkie zdziwienie, tak? No a lekarze jak to lekarze, jednego bardziej interesuje jakaś alternatywna metoda, drugi po prostu będzie bez żadnego problemu przepisywał po prostu kolejne leki jakby i odhaczał po Wiem, prostu. jak to działa. Tak pytam Tak. tylko, bo sprawdziłeś tą ścieżkę, która się po raz kolejny nie sprawdziła i trzeba było szukać w medycynie alternatywnej, komplementarnej czy niekonwencjonalnej i trafiasz akurat na to, ale właśnie no, trafisz od razu na to, bo rozumiem, że ci pomogło, dlatego tu jesteś z nami. Co więcej, stosujesz to w praktyce, masz swoich, prawda, klientów, więc to Tak, rozumiem, że jest jakiś efekt. Ale to od razu, jest. no, jak to się stało, że na to trafiłeś i że to wybrałeś to, a nie co innego? No jak to w życiu bywa, po prostu jak się poszukuje, tak, no niby można powiedzieć przypadkiem, tak, No ale jak szukasz, to znajdziesz, tak? tak, jak Przypadków się nie ma. szuka, jak mam znaleźć, trafić na coś, to jakoś życie zawsze tak pokieruje człowiekiem, że trafi się na te rzeczy, bo jeżeli jest wielkie pragnienie wewnątrz, żeby zrozumieć istotę swoich problemów, to zawsze się do tego źródła dotrze, tak? I ja akurat miałem takie szczęście, że spotkałem wielu wspaniałych ludzi, którzy potrafili mi pomóc i powiedzieć, i mam na tyle pokory, żeby móc posłuchać kogoś z doświadczeniem no i tak w 2015 roku podczas w zasadzie kursu medytacji, tak, prowadzący, który też jest psychologiem,
psychoterapeutą, po prostu wspomniał mi o tej metodzie EFT. Ja wtedy pracowałem w banku inwestycyjnym, więc tam presja i stres był ogromny, tak? Cały czas rotacja w takiej instytucji też jest ogromna, więc ten stres, który się tam utrzymywał, ja akurat wtedy go poprosiłem o jakąś taką metodę, jak sobie radzić po prostu z tym napięciem, które się czuje, tak? Ten stres, z którego sobie w wielu przypadkach ludzie nie zdają sprawy, tak? Ten stres mamy, żyjemy z nim i tak się do niego przyzwyczajamy, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że żyjemy w stresie, tak? I ja byłem dokładnie w tej samej sytuacji, po prostu ta adaptacja ciała jest niesamowita naszego, bo możemy się zaadaptować naprawdę do ciężkich warunków, także wewnętrznych, emocjonalnych, tak? I przyzwyczaić się po prostu do tego, że, no, że mamy tego szefa, który nas tam nęka, czy też po prostu cały czas gonitwę, tak, w tej pracy. No i ja szukałem wtedy takiej metody, tak? Wtedy już było oczywiście nadciśnienie, ale jakby ono oczywiście też jest związane z stresem u mnie jak najbardziej, bo jakby doszedłem do, jakby dowiedziałem się, że nadnercza po prostu, które są odpowiedzialne za produkcję razem, to jest, tworzą tak zwaną oś HPA, tak? Która jest takim naszym drugim obok układu immunologicznego układem obronnym, tak? W sytuacji kiedyś w czasach starożytnych mieliśmy po prostu taki, ten mechanizm nam pomagał po prostu uciekać przed drapieżnikami, tak jest, uruchamia się ta akcja walcz albo uciekaj, tak, i wtedy nadnercza razem z przysadką i z przygórzem w mózgu produkują ogromne ilości kortyzolu i adrenaliny, tak żebyśmy mogli uciec przed tym, wtedy też krew odchodzi z całego ciała, jest pompowana do rąk i do nóg, tak żeby móc po prostu najzwyczajniej po prostu uciekać w te pędy, tak? Także i tak to ewolucyjnie jest nam stworzone, tak? Ale teraz po prostu w tym stanie nieustannej gotowości albo do walki, albo do ucieczki znajdujemy się praktycznie cały czas. No i tutaj pojawiła się właśnie metoda EFT, która te stany emocjonalne, stany napięcia przepięknie uwalnia, tak? I jak to działa? Jak to opisz na razie? Przypomnij, niektórzy znają, niektórzy nie znają. Przypomnij, na czym ta metoda polega? Może zanim no zacznę, tak, to powiem krótko, że metoda jest znana na świecie wzięła. Od 40 lat, właśnie. Tak? Ponad 40 lat, w latach 80. Twórcą jest Gary Craig. Mhm. Metoda jest taką metodą meridianową, bo z jednej strony polega na opukiwaniu, tak? Dlatego mówi się też potocznie z angielska tapping, opukując konkretne miejsca, to jest taki zestaw 9 punktów na ciele, opukując i opowiadając sobie tą historię, która dotyczy tej emocji, uwalniamy niejako tą emocję, jakby, ponieważ tapping działa, EFT, opukiwanie działa na trzech poziomach w mózgu. To świetnie jakby uspokaja umysł, uspokaja emocje, ale też i no, uwalnia z ciała po prostu te wszystkie napięcia związane ze stresem. Kiedyś byłem na takich wykładach, zajęciach, też zacząłem sobie, pamiętam, troszkę to opukiwać i nad wyraz pamiętam, już nie pamiętam, co tam takiego miałem, że mi to zredukowało, pewien taki stres, rodzaj takiego działa. Jakby napięcia. Byłem działa. Zaskoczony, że w sumie tak bardzo prosta metoda. Jedyne jakby, co mam do siebie i do wielu z nas, myślę, zastrzeżenie to jest takie, że my te najprostsze metody, tak samo jak BSM jest bardzo prostą metodą, tak. Tutaj Piotr Randowski do nas przyjeżdża i ciągle to przypomina, opowiada, ja mówię, w zasadzie to mi zawsze o tym samym, ale z drugiej strony, kurczę, dobrze on to mówi, bo może wiesz, kiedyś zacznę stosować. Z tym EMT też już kiedyś tam temu było i to pamiętam, było, sprawdziło mi się. I teraz już tyle minęło lat i mówię, kurczę, czemu o tym zapomniałem? No i dobrze, że przyjechał kolega Dominik, który teraz jakby jeszcze raz to mnie i wam to opowiada i myślę, że będziecie z tego chcieli skorzystać, więc ta historyczna tak sprawa, proszę powiedz jeszcze trochę o tej historii, tak? Jest, no i powstała ona w latach 80., tak, była rozwijana, Gary Craig, człowiek, który w zasadzie nie jest nawet lekarzem, jest inżynierem z wykształcenia, Gary Craig jakby jest odpowiedzialny za kliniczną część EFT, to znaczy, że od ponad
30 lat są prowadzone przeróżne badania kliniczne na całym świecie, potwierdzające skuteczność metody, tak? Jakby fantastyczne w metodzie jest to, że ona działa, w wielu przypadkach daje bardzo szybkie efekty, tak? Można taki niezbyt skomplikowany problem, taki nagły problem, który mamy nawet w pracy, możemy sobie z nim poradzić, tak? No szef nas zdenerwował, narzucił nam po prostu 2 razy więcej roboty do końca tygodnia, a planujemy sobie wyjazd na długi weekend, nie zdążyliśmy jeszcze powiedzieć, że chcemy wziąć dzień urlopu, a musimy zrobić 2 razy więcej urlopu niż mamy de facto czasu. Więc pojawia się ogromny stres i taki stres można rozładować, tak? Można po prostu jakby wiedząc, bo to, do tego też jest potrzebna oczywiście taka pewna introspekcja wewnętrzna, tak? Trzeba sobie uzmysłowić, tak? Pewne mechanizmy, które nami którymi, według których działamy, tak? Jak to się dzieje, dlaczego się akurat dzieje to, co się dzieje ze mną. Trzeba po prostu sobie wejrzeć do środka i zrozumieć i wtedy łatwiej jest po prostu taki problem skutecznie uwolnić, tak? Może o tym powiem jeszcze tak o mózgu, jak jest skonstruowany, bo on jest bardzo, bardzo mocno powiązany jest z tą techniką, dlaczego ona działa i dlaczego działa tak świetnie. Jakby w latach 60. dr Paul McLean prowadził badania i jakby stwierdził podczas tych badania nad mózgiem i podczas tych badań stwierdził, że ewolucyjnie mózg nas składa się z 3 części, tak? Ten najbardziej pierwotny, nazywany potocznie gadzim mózgiem, tak? Który jest odpowiedzialny za te instynktowne zachowania, ale też jest odpowiedzialny za to wszystko, czego sobie nie uświadamiamy, za to wszystko, co się dzieje w naszym organizmie, nad czym nie musimy panować, czyli bicie serca, oddech i tak dalej. Tam też oczywiście jest akcja, jak jest trzeba się bronić, uciekać przed drapieżnikiem, tak? Potem ewolucyjnie to jest tak zwany też umysł ciała, tak? Bo on zarządza też całym ciałem. Kolejny mózg to jest mózg limbiczny, układ limbiczny tak zwany, tak? To jest część, która jest nazywana mózgiem serca, odpowiedzialna za emocje. No i ta najbardziej nowa, czyli kora mózgowa, w której dzieją się wszystkie procesy myślowe, także zmysłowe ośrodki są tam zlokalizowane, więc jakby wygląda to mniej więcej tak w naszym życiu, że no funkcjonujemy sobie na co dzień, prawda, chodzimy do pracy, mamy swoje życia, przemieszczamy się, doświadczamy pewnych rzeczy i obserwując jakąś sytuację, odbieramy bodźce ze środowiska, tak, które mogą na nas wpłynąć w jakiś sposób negatywny, bądź też nie. Wszystko zależy od nas, jak jesteśmy uwarunkowani, jak odbieramy. I poprzez układ limbiczny, poprzez emocje jest po prostu sygnał do ciała, tak? Więc powstają napięcia, tak? I no, co trzeba powiedzieć o tych częściach mózgu, że one ze sobą nie współpracują. Dlatego trzeba im pomóc. A EFT badania pokazują, że EFT świetnie harmonizuje wszystkie te 3 obszary mózgu, tak? Więc uwalniamy napięcia z ciała, opukując się i pracując z konkretnym problemem, który mamy. Uwalniamy też emocje i mamy też, ponieważ jakby pracujemy też na poziomie świadomym, z konkretnym tematem, uwalniamy też jakiś problem psychologiczny, który jest związany z danym aspektem, nad którym pracujemy, tak? Czasem EFT nie zadziała tak błyskawicznie, jak mówię, że może działać, ponieważ problemy, które mamy, mogą być bardziej złożone, mogą mieć więcej aspektów, tak? I trzeba troszeczkę więcej popracować, trzeba się zastanowić głębiej, dlaczego, tak? Co się wydarzyło w przeszłości, bo pewne rzeczy przyklepujemy sobie, nie sięgamy do nich, nie przepracowujemy ich, tylko zostawiamy je, po prostu żyjemy dalej, gonimy w tym życiu, po prostu nie wiadomo często za czym, tak? A te problemy, one są przyklepane, ale one w pewnym momencie dają o sobie znać, tak? Nieuwalniane, nieprzepracowywane, przeistaczają się niestety w choroby wewnętrzne, tak? Naturalnie, tak? Bo możemy mieć choroby w związku z zanieczyszczeniem środowiska, powietrza, wody, pokarmu, który przyjmujemy, tak? Zatrucia jakkolwiek, ale też choroby mają ogromnie, tutaj jest ważne jakby psychologia, psychobiologia o tym mówi, mają podłoże emocjonalne, tak? Emocje, które nie są przepracowywane i uwalniane, no niestety dają w pewnym momencie o sobie znać. Ja wiem to na własnym przykładzie, tak? Skończyło się po prostu ciężką chorobą za drugim razem, kiedy miałem
kolejny poważny problem w życiu. Tak. To będzie jelita, żołądek, tak? Układ pokarmowy? Tak. To najczęściej tak. Wiązany jest właśnie z emocjami. Też tak zauważyłem, kiedyś miałem duże problemy takie właśnie jelitowe. Ale nie wiem, ćwiczenia, no różne rzeczy tam powiedzmy tybetańskie troszkę pomagały, ale też zmiana diety. Oczywiście, że i tak. I troszkę redukcja emocji po prostu tak. Różne. Emocje to jest jakby, oczywiście redukcja praca emocji. Z ciałem jest ważna. Mm-hmm. To jest aspekt. Może powiem o metodzie, proszę. Jak właśnie, ten. Jak to jest? Bo ja pamiętam to opłukiwanie, to jest tak genialnie proste, ja byłem jeszcze pod wrażeniem, ja muszę to zawsze do tego wracać, opowiadać. No to jest bardzo proste tak genialne. Naprawdę. Ta, może dla przykładu potem taką przykładową rundkę pokażę, tak. Żeby sobie zrobić, każdy z Państwa może, i Ty Janusz także, możesz po prostu sobie zrobić to w każdym momencie w domu, mm-hmm. Nawet tutaj w studio, jak masz jakąś sytuację. Także wygląda to mniej więcej tak, że opłukuje. Znaczy, przede wszystkim musimy wiedzieć, z jakim tematem pracujemy, tak? Co jest źródłem naszego dyskomfortu emocjonalnego, tak? I jak już wspominałem wcześniej, mamy 9 punktów na ciele, takich standardowych, one znajdują się na meridianach, są jakby powiązane z układem meridianowym, więc pod tym względem EFT podobne jest troszeczkę do akupresury i do akupunktury, tak? I to jest taki zestaw 9 punktów i one się znajdują na czubku głowy, tak, czyli w tym miejscu. Tutaj na brwi, przy, przy u nasady nosa, w kąciku oka, na, tutaj na kości, ale bliżej oka, tak? Pod nosem. Pod nosem, pod ustami, tak? Pod obojczykiem, tutaj. Tak. Oczywiście ja teraz się nie opłukuję, mam tu mikrofon, żeby nie robić hałasu, ale generalnie można to robić dwoma rękoma, dlatego że to są punkty symetryczne. Tutaj, gdzie kobiety mają stanik, to jest kolejny punkt, tak? I tak zwany potrójny ogrzewacz, punkt gamma, tak? W którym się. To jest gdzieś tutaj? Tak. Między palcem serdecznym na dłoni od zewnętrznej strony, tak? I to są te punkty. 9 punktów głównych, które jest używane. Tam jeszcze jest na palcach kilka dodatkowych punktów, ale one w tej chwili znacznie rzadziej są używane. I jeszcze jest taki punkt, który jest tak zwanym punktem karate, czyli tutaj zewnętrzna strona dłoni, to jest tak zwany meridian jelita cienkiego. Punkt karate jest używany do tak zwanego ustawienia. Ustawienie jest po to, żebyśmy jakby przygotowali umysł na temat, z którym będziemy pracować, tak? I ponieważ opukując przy ustawieniu, ja zaraz powiem, jak takie ustawienie na przykład może wyglądać, tak? I opukując punkt karate, uwalniamy, ponieważ jest powiązany z jelitem cienkim, a jelito cienkie to jest w układzie pokarmowym, które jest takim granicznym elementem między jakby wchłanianiem i wydalaniem, więc jakby psychologicznie i cieleśnie uwalniamy to wszystko, co jest niepotrzebne, jakby przyswajamy to wszystko, co będzie potrzebne do pracy z problemem, więc robimy ustawienie i ustawienie ma taką formułę, że mimo, że, no właśnie jeszcze jakiś problem, jakiś temat wymyślmy sobie, no teraz mamy pandemię, wielu ludzi traci pracę, często niespodziewanie, więc może jakby szok i przerażenie w związku z utratą pracy. Więc takie ustawienie z takim tematem może wyglądać następująco. Mimo, że jestem przerażony, bo straciłem pracę i mam ucisk na klatce piersiowej, to całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. Tak? I to jest taka standardowa formułka, którą powtarza się 3 razy. Mimo, że straciłem pracę, jestem przerażony, bo nie wiem, jak utrzymam rodzinę i mam różne nieprzyjemne odczucia w ciele, to i tak całkowicie i głęboko kocham i akceptuję siebie. I to jest takie ustawienie, które powtarzamy 3 razy. No i potem po prostu sobie pracujemy. Tak? Straciłem pracę. Tak? Jestem przerażony. Nie wiem, co teraz zrobię. Mam 2 dzieci na utrzymaniu. Jestem przerażony, tak? Mam ucisk na klatce piersiowej. Bardzo się z tym źle czuję. Nie wiem, co począć, tak? Stało się to tak nagle. No i po prostu tak sobie ze sobą rozmawiamy, tak? Jak długo?
tak długo, aż zaczniemy czuć ulgę, tak? Dla jednych dwie, trzy takie rundki przejechane z góry na dół mogą już dać poprawę. Czasami trzeba zrobić to i 5, czasami i 7 razy, i 10. Dlatego ważne jest, żeby opowiadać tą historię sobie własnymi słowami. Ja teraz oczywiście na potrzebę tutaj chwili jakby wymyśliłem jakieś tam stwierdzenia, ale to może być coś bardzo konkretnego, dlatego każdy może sobie odpowiedzieć, jak się czuje, czym, z jakiego powodu jestem przerażony w związku z tą utratą pracy, tak? I opłukujemy się tak długo i to jest negatywne, i to jest ważne, że ta runda, którą teraz określiłem, to jest tak zwana runda negatywna. Tak. W tej rundzie negatywnej jest ważne, ponieważ opłukując, jakby harmonizujemy także fale mózgowe, gamma, beta, alfa, tak, które są odpowiedzialne za ten generalnie lęk ogólny w ciele, tak? Jakby badania pokazują, że opłukiwanie jakby powoduje po prostu, że te ośrodki odpowiedzialne za strach, za trudne emocje po prostu się harmonizują, tak? To ci powiem właśnie jeszcze, pamiętam, jak pierwszy raz się z tym zetknąłem i też próbowałem zrozumieć, bo zawsze mam taką jakąś taką, wiesz, atawistyczną potrzebę, żeby zrozumieć, dlaczego to tak działa. I tak mi to tłumaczysz tak bardziej już tak dokładnie, może fachowo, ale dla mnie to było takie w tym momencie oczywiste, że tak, każda myśl, każda emocja, lęk, strach, prawda, i wszystko, co się wiąże na poziomie wyobrażenia z tym lękiem. Zawsze jak jest lęk, to się z czymś wyobraża, nie wiem, szczur, tu pracę straciłeś, zawsze jest jakieś wyobrażenie, myśl, do tego ta emocja, prawda, strach, lęk. Tak. I to jest konkretne dla mnie pewna struktura elektromagnetyczna wręcz, elektromagnetyczna. Bo tu mieliśmy spotkanie z tobą, z twoim kolegą Jerzym, gdzie właściwie się mówiliśmy o strukturze bioelektronicznej człowieka, tak? I teraz, jeżeli mamy do czynienia ze strukturą ściśle elektromagnetyczną, oczywiście powiązaną z tkankami i z komórkami, bo to wszystko jest właśnie pewną jednością, to w momencie, kiedy ona jest negatywna, bo tak jest, w ten sposób, mnie się tak cały czas wydawało, że to jest po prostu pewien też proces, który wyzwala pewne dosłownie elektromagnetyczne impulsy. I one dla mnie, w moim wyobrażeniu, te proste obstukiwania w specyficznych miejscach jest wytwarzaniem pewnych impulsów też elektrycznych czy magnetycznych, bo zawsze równolegle idzie. Takie bardzo mikro, bardzo sobiutkie prądy to są, ale to nie ważne, bo przecież to w mózgu też pracuje na samych prądach. Jasne. I w tym momencie ja sobie tak to wyobrażam, że ja po prostu rozwalam w konsekwencji tą strukturę właśnie negatywną, a ty mówisz, no one, harmonizacja. Harmonizacja dla mnie też może oznaczać, rozwalam nieharmonijne struktury, to znaczy, że wchodzę w harmonijne struktury. I ja sobie tak to, wiesz, tłumaczyłem. Ale to jest, może jakby, jeśli chodzi o bioelektronikę, to jakby nie, to nie jest moje pole ekspertyzy. Nie, ja wiem, dlatego ciebie to nie chodzi, to nie chodzi, takie zwykłe, normalne rozumowanie człowieka, który ma elementarne kształcenie z fizyki, wiesz, z biologii i wydaje mi się, że to jest proste, jeżeli się nie mylę w tym takim ogólnym rozumowaniu. Opłukiwanie, generalnie jakby badania też na to wskazują, że opłukiwanie po prostu nastawia umysł na wyrzucanie z siebie. Jakby, no więc mówiąc, i słusznie zauważyłeś, tak, no jesteśmy istotami, które jest, nie wiem, tam z 80 czy 70% składają się z wody, więc jesteśmy dobrymi przewodnikami, tak? Tak? I tak, no jakby ja jakby się skupiam oczywiście na tej energetyce, tak, w tym układzie meridianowym, natomiast jakby to też się pokrywa z tym, co tutaj powiedziałeś, bo uwalniamy po prostu jakby, ja mówiąc harmonizują, że harmonizuję te trzy poziomy w mózgu, mówiąc o tym, miałem na myśli, że po prostu wyrzucamy to, co jest niepotrzebne. I te sprowadzamy aspekty, do tego, do harmonii wracamy. Do tego stanu spokoju, tak, jakby. No i jest świetną metodą, dlatego że ona, jakby no, pracując na tych trzech poziomach, tak, to po prostu uspokajamy ciało, wyrzucamy z tego ciała te napięcia, tak, uwalniamy też emocje, ale też ponieważ opowiadamy sobie jakąś historię, to też uspokajamy umysł, tak, i pod tym względem metoda jest naprawdę świetna, no bo
nie wiem, no porównując na przykład do masażu, tak? Oczywiście jakby nie dyskredytując oczywiście masażu, masaż skupia się tylko na jednym obszarze, to skupia się na ciele, tak? Natomiast EFT no jest taką wyjątkową metodą, że po prostu pracuje się na trzech poziomach, tak? W tym mózgu i pracuje się i z ciałem, i z emocjami, ale także i z aspektem psychologicznym, więc jakby tutaj uważam, że EFT ma ogromny, jest jakby pod tym względem ma no, ogromną wartość. No najważniejsze, co tobie się udało stwierdzić, to przede wszystkim sam na sobie zacząłeś to praktykować i to dokładnie. Przyniosło ci ewidentną poprawę zdrowia? Tak. Jakby w tej chwili odstawiłem leki, jeśli chodzi o nadciśnienie, tak? W zasadzie zdarzają się takie momenty, oczywiście kontroluję to, bo jakby oczywiście robię to także z porozumieniem z lekarzem, tak? Jakby ponieważ lekarz zalecił mi przyjmowanie leków, przyjmuje się, że tych leków na nadciśnienie odstawić nie można, to jest bzdura. Bzdura. To jest bzdura. Oczywiście jest trzeba zadbać o siebie, tak? Jakby emocje, ciało, jakby te aspekty psychologiczne są cholernie ważne, ale jakby ja robię to jakby bardziej holistycznie, tak? W pewnym momencie przestałem jeść mięso, tak? Można powiedzieć, że jestem weganinem, takim witarianinem, bo jem bardzo dużo surowych rzeczy, ale też i wegańsko, gotuję sobie pewne rzeczy, natomiast zacząłem uprawiać sport, tak? Schudłem bardzo mocno. Jednak szukam tego balansu w postaci, nie wiem, chociażby wyjścia do natury. Ciągle siedzimy albo w pracy, w betonowej dżungli, tak jak ja teraz mieszkam od 20 ponad lat we Wrocławiu, więc to jest betonowa dżungla, chociaż ma swoje parki, tak, ale lubię ten moment, kiedy po prostu mogę wyjechać z Wrocławia, pobyć w naturze, tak się po prostu, jak ja to mówię, po prostu się wyautować, wychillować, uspokoić w naturze. I to jest na pewno bardzo ważne, tak? No i to wiesz, słuchaj, rzecz w tym polega na tym, że wcale ta sprawa wcale nie wymaga jakichś takich, znaczy tak badać, dlaczego tak się dzieje, to jest duże wyzwanie i wspaniała sprawa, ponieważ chcielibyśmy na przykład znać dokładnie, nie wiem, bym powiedział, jakieś neurologiczne, jakieś powiedzmy właśnie aspekty chemiczne, biologiczne, fizyczne, elektryczne, magnetyczne. I to na pewno jest wyzwanie dla nauki, żeby to poznawać, ale sam fakt, że poprzez prostą obserwację i pewne założenia, po prostu dlaczego to działa, odzyskujesz te efekty i tobie się to udało i teraz to już jest w ogóle fantastyczne. I przy okazji opowiesz Marę jakieś przypadki może, bo zacząłeś też przyjmować, rozumiem, klientów i miałeś przez to większą wiedzę na ten temat. Czyli jak ludzie przychodzą, to z czym? I jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to opłukiwanie, no to nauczysz ich, tak? No, nieraz jest warto nauczyć kogoś. Jakie przypadki byś tu pokazał? Czy jakiś przypadek? Tak. Te przypadki, które akurat do mnie trafiły, akurat też to są... Jakby zauważam taką prawidłowość, to są przypadki, które ze mną mocno rezonują. To są rzeczy, których po prostu doświadczyłem, jakoś tak się no, przypadkowo, nieprzypadkowo, różnie to można nazwać, tak? Ale po prostu pojawiają się osoby, które mają albo problemy z depresją, albo problemy z takim lękiem uogólnionym, mają po prostu jakieś fobie, tak? Przychodzą też osoby, które w związku z obecną sytuacją pandemiczną mają różne lęki, tak? Obawiają się różnych rzeczy, są skłóceni, czy to z członkami rodziny, bo są, często są za noszeniem masek, jedni są przeciw, inni uważają, że należy się szczepić, tak? Jakby inni mówią, że absolutnie nie w tej sytuacji, jakby nie chcę w ogóle o tym rozmawiać, czy to prawda, czy nie. Natomiast ludzie mają z tego powodu po prostu ogromne, no tak. ogromne napięcie emocjonalne. Jakby te osoby pojawiły się, no i byłem w stanie im pomóc, tak? Ważne tutaj też wspomnieć, że często taka jedna sesja, wszystko zależy od tego, jaki mamy problem, potrafi już przynieść naprawdę znaczącą poprawę. Czasami zależy od tego, jak problem jest złożony, czy jest powiązany może z jakimiś przeszłymi problemami, doświadczeniami, które mieliśmy w związku z jakimiś emocjami, które nie zostały, traumami przez duże, te i małe, te, które nie zostały uwolnione. I takie osoby się pojawiają. Ale EFT
działa na jakby na choroby i na problemy, ale to, czego jeszcze tutaj jakby nie powiedziałem, nie zostało to tutaj nadmienione, że EFT też jest narzędziem do kreowania sukcesu i no omówieniu przyszłości. Także jakby to jest kolejne pole, na którym EFT może świetnie, no bo też jakby pewne rzeczy, które nasze pragnienia w związku, czy to z wymarzoną pracą, czy z wymarzonym życiem, które mamy, związane są z pewnymi blokadami, które mamy, tak? Ograniczenia wynikające, czy to z naszego wychowania, czy to z przekonań, którymi nasiągnęliśmy jako dzieci, jako dorastający młodzi ludzie w domach swoich rodzinnych, gdzie rodzice znali to, co znali na temat życia i próbowali nam przekazać swoją najlepszą mądrość, jaką mieli na tamten moment, ale niestety to jakby ten obraz świata i to, co można w życiu, a czego nie można, często ma na nas ogromny wpływ i potem jakby pokutuje całe życie, także... Pozwól, że tutaj właśnie zatrzymy się przy tych negatywnych na moment, bo ludzie mają dużo często bardzo traumatycznych doznań, nie wiem, już bardzo drastycznie. Powiem powiedzmy o przypadkach jak kobiet, które zostały zgwałcone i mają gdzieś to głęboko, to jest trauma. I co? I one, kiedy tu się opukujesz, tak? I robisz to, tak. A już powiedziałeś, że trzeba przywołać to negatywne doświadczenie. Tak, tak, ale są techniki. Jakby no bo wiesz, czasami dla tych osób to jest no, najgorsza rzecz, co można zrobić, przywoływać to, co chcą się tego wyprzeć, tak naprawdę, zapomnieć o tym, tak. No, z naszymi problemami emocjonalnymi to jest tak i traumami to jest tak, że trzeba się z nimi zmierzyć. Tak, jakby nikt za nas tego nie zrobi, tak. Kobieta, która została doświadczona tak przez życie, że została zgwałcona, to jest ogromna trauma, tak, ale emocje i to wszystko, czego ona doświadczyła, ta trauma się po prostu zapisuje w ciele. I tak? Trzeba ją po prostu rozmontować. Tak, i ona do niej wraca, tak? Jakby. I ten stan napięcia utrzymuje się cały czas. I wcześniej czy później ta trauma wraca w taki czy w inny sposób, czy to w postaci, nie wiem, tragicznych snów, tak? Jakby, których po prostu, no... w których śni się i przeżywa się cały czas to samo, tak? Jak już wspomniałem, te emocje nieuwolnione, one w pewnym momencie, w zależności od tego, na jakim narządzie, z jakim narządem są te emocje powiązane, powodują choroby. Także oprócz tego, że mamy problem, który jest nieuwolniony, czyli taka kobieta, która ma problem nieuwolniony, ona dodatkowo jeszcze może zacząć cierpieć fizycznie, mieć jakieś choroby związane z tym konkretnym problemem i tego się nagromadza, tak? Bo i to jest oczywiście trudne, bo trzeba wejść w to, trzeba tak. To w jakiś sposób rozgrzebać, tak? Ale no do tego jestem ja, taki trener, tak. Który ma świadomość tego, jak przeprowadzić klienta. Jest taka metoda, która nazywa się trauma bez łez, gdzie można tak klienta wykorzystać pewną technikę medytacji, gdzie klient po prostu sobie jakby tak w takim filmie obserwuje to sobie. Oczywiście trzeba do tego go przygotować, więc praca z taką osobą. To nie jest jedna sesja, to jest kilka sesji, kilkanaście sesji, gdzie trzeba najpierw malutkimi kroczkami największe obawy w związku chociażby z pracą, z samym problemem uwolnić i zleczyć, a dopiero potem przychodzi się do tego wielkiego dziada, tak, z którym trzeba sobie poradzić. Dobre, takie podejście, takie stopniowe. Tak, tak, nie można człowieka wypalić po prostu od razu, wsadzić pod zimną wodę. Tego wstrząsu, bo to jest, wtedy się ten człowiek się blokuje całkowicie i nie ma z nim pracy. To trzeba zrobić to jakby rozsądnie. I, na raty. I, tak, na raty. Tak, jakby obierać takiego człowieka, powiem tak w przenośnie, trochę jak taką cebulę, tak? Czyli tak powolutku, nie? Żeby jakby ten proces przejścia, tego uzdrowienia, żeby był jak najbardziej łagodny. No teraz zatem pytanie właśnie tej drugie, czyli powiedziałaś, że można pracować też tą metodą nad swoimi marzeniami, nad swoimi, znaczy jakimiś, no, pragnieniami, że słowo, no jakimiś marzeniami, jakimiś planami, tak, żeby coś w życiu osiągnąć. Czyli to jest jakby takie, czyli przywołujesz pozytywne emocje i pozytywne obrazy. Jak to się dzieje, że co, dalej to opłukiwanie jest, dalej jest aktualne? To może wytłumaczę, właśnie, tak, jak no. Już, tak, jak już wspominałem, no mamy też jakby mamy swoje wewnętrzne własne poczucie wartości, tak? Jakby
no tutaj powiem o zarabianiu pieniędzy, tak? Jakby jest udowodnione i mówi się o tym, że zarabianie pieniędzy jest powiązane z własnym poczuciem wartości. W związku z tymi pieniędzmi często mamy ten stosunek jakiś do pieniędzy, tak? Wielu ludzi uważa, że pieniądze są złe, że są źródłem całego zła na świecie, tak? Jakby to jest pewna blokada, która powoduje, że te pieniądze nie pojawiają się w naszym życiu. Więc EFT tutaj świetnie uwalnia te blokady w związku chociażby z zapatrywaniem się na te pieniądze. Tak? I w ten sposób kreujemy sobie jakąś rzeczywistość. Jeżeli chcemy jakiegoś partnera, partnerki w życiu, tak? jakiejś wyjątkowej osoby, ale mamy chociażby stosunek sami do siebie, mamy na przykład o sobie złe zdanie, tak? I jakby już to blokuje nas do tego, żeby przyciągnąć partnera naszych marzeń. Tak? Więc najpierw pracujemy z tymi przekonaniami na swój własny temat, a dopiero potem możemy po prostu zamanifestować po prostu na przykład tego wymarzenia partnera w życiu, jakby, więc EFT tutaj świetnie po prostu zlecza te blokady, no i też z tym oczywiście są powiązane pewne emocje, ale też i doświadczenia, tak, bo obserwowaliśmy może naszych rodziców, którzy w latach 80., ja mam 42 lata, więc obserwowałem swoich rodziców, którzy ciężko pracowali, żebyśmy mieli w miarę przyjemnie i wygodnie, ale no niestety w domu się nie przelewało, tak, i było też dużo stresu i zgryzoty, tak, dużo trudnych emocji w związku z tym związanych. I taki człowiek, tak jak ja, który jakby to też zrozumiałem, tak obserwując na przykład swoich rodziców, którzy się po prostu męczą, w pewnym momencie uważa, i to mózg się nas uczy tego, i to szczególnie do 7 roku życia, kiedy dziecko jest, fale mózgowe teta są dominujące w mózgu i takie dziecko po prostu nagrywa, podświadomość nagrywa wszystko z otoczenia i uczy się jakby to, czego może jeszcze nie powiedziałem, że umysł gadzi, czyli tam, gdzie znajduje się podświadomość, on nie rozumie, co jest dobre, a co złe, więc obserwuje jakby tak bardzo neutralnie i przyjmuje wszystko za prawdę. I w tym nasiąkamy jako dzieci, jako młodzi ludzie, a potem jest nam, mamy trudności, podobne trudności jak rodzice. Oczywiście to tak nie musi być, ja to oczywiście bardzo upraszczam jakby, ale to też jest jakiś taki przykład, który mi to towarzyszył, tak jakby pragnienie jakiegoś sukcesu i zawsze mi towarzyszyło, natomiast były pewne blokady, tak, które też zrozumiałem i uwolniłem dzięki EFT. Dobrze, jeszcze troszeczkę właśnie, bo tak tam mnie ciekawość troszkę zżera, bo nie do końca jeszcze może złapałem. I jeśli chodzi o tą pracę, mówisz, możemy korygować, możemy planować, możemy jakieś marzenia, tak? Możemy poprawić swoje prosperity, no bo tak. To mówisz to pozytywne. To co tutaj się dzieje w tej pracy? O ile w negatywnej tutaj wszystko, już kiedyś zakumałem się, że dobrze, o tyle co tutaj się dzieje, że dalej opukujemy. No właśnie, co robimy? Bo jakby ja w tej chwili opowiadam głównie o... Czy też tutaj to opukiwanie nie jest stosowane? Tak. Nie jakby... Pytam się wprost. No bo tak, wiesz, tak, przy negatywnych opukujemy, ja rozumiem ten mechanizm, tak. A przy pozytywnych? Tak, jakby, bo cały czas rozmawiamy o tej metodzie klasycznej, no. Klinicznym EFT, tak, czyli tym najbardziej jakby pierwotnym EFT, ale EFT jest metodą, którą Gary Craig jako twórca nie zamknął w kleszczach patentu. Czyli ona się rozwijała po latach. Tak, jakby uwolnił ją i po prostu różni ludzie pracują nad tą metodą. I wzbogacają. Więc, tak, dokładnie, więc są zaawansowane techniki. Tak, są zaawansowane techniki, o których tutaj teraz nie wspomniałem, ale jest taka metoda, którą autorkami są, jedną autorką jest moja nauczycielka i mentorka Ewa Habros, Cellular EFT, która, metoda ta po prostu pracuje na poziomie komórkowym, jakby pracuje z tymi wszystkimi aspektami związanymi z naszym pochodzeniem, z programami rodowymi, to jakby programami od rodziców, z których sobie nie zdajemy sprawy, tak, że mamy programy od taty czy od mamy, czy to nawet idzie głębiej często, bo nasi rodzice oczywiście mają te programy od swoich rodziców, tak, więc są te metody bardziej zaawansowane i one właśnie pomagają, tak, jest Matrix Reimprinting Dawsona, też świetna metoda, które opierają się na technikach medytacji i wizualizacji, więc jakby w ten sposób się pewne rzeczy mogą zamanifestować, ale oczywiście wykorzystuje się przy tym też opukiwanie, żeby ten proces manifestowania i przyciągania pewnych rzeczy do naszego życia, żeby przyspieszyć. Pięknie, pięknie. Wspaniała metoda. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Jest to w konsekwencji proste, a ja tak ciągle podkreślam, to co proste jest najtrudniejsze do
jakiegoś takiego zaakceptowania, to po prostu jest fenomenalne, że proste metody, które wydawałyby się być najbardziej łatwe w przyswojeniu i by się tak maksymalnie upowszechniły, one w wyniku w sumie współczesnej kultury, filozofii nauki, która dominuje, błędnych zupełnie założeń tej nauki, całej tej, wiesz, takiej też niedialnej kulturze czy antykulturze, zdrowa również, powodują, że to, co tak wydawałoby się fenomenalne, proste i bezkosztowe, czy niskokosztowe, no bo czasami trener potrzebny, żeby pewne rzeczy tam głębiej wejść, jak fajnie pokazywałeś, ale to są niewspółmiernie niskie koszty w stosunku do tego wszystkiego, co wydajemy na tą współczesną medycynę, na te różnego typu, wiesz, procedury, które oczywiście w sytuacjach takich, kiedy mamy do czynienia z medycyną ratunkową, gdzie jest chirurgia, diagnostyka, to już są wspaniałe, cudowne postępy. Natomiast tutaj w przypadku tych wszystkich problemów chorób przewlekłych różnego typu, których podłoże emocjonalne wydaje się być prawie za każdym razem elementarne i jakby fundamentalnie pierwotne, tak? Zgodnie z medycyną, tak, choćby niemiecką, tą germańską. I tutaj po prostu, ponieważ na tym się najmniej zarabia i nie można zrobić z tego miliardowych zysków, stąd też te metody po prostu są kompletnie wdeptane w ziemię. Na szczęście no, są terapeuci, jest ktoś, kto opracował, stworzył możliwość rozwijania tego. No i to się toczy. Ja myślę, że tutaj się podamy twój kontakt do ciebie, żeby ci, którzy potrzebują troszkę się osadzić bardziej albo są potrzebują Zapraszam. Takiej pomocy, tak powiedziałeś, żeby na raty, żeby pracować, ja wiem jak to jest. No ale ci, którzy się zainspirowali tym, jeszcze raz powtórzymy tutaj, potem było tutaj, tak, potem tak. było tutaj, potem bliżej o tego, potem tutaj, ja już pamiętam, potem tutaj, tak, potem tutaj. Tu, a obojczyki, tu, obojczyki tak, tutaj, tutaj i tu na końcu to. I na końcu punkt. I ten na końcu. No, i można sobie jakby dla Państwa podpowiem, po prostu sobie ponarzekać, to tak. Nie trzeba robić tego ustawienia, tylko sobie po prostu ponarzekać, a jestem nieszczęśliwa, szef mnie wkurza i przejechać sobie te punkty z góry na dół i po prostu sobie ponarzekać tak sobie to, co Polacy robią na gminie. I to może już dać pewną ulgę. I pokaże, jak redukuje się to narzekanie, zaczyna się rozrzedzać, że tak emocja spada. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, dlaczego ta metoda niestety w Polsce jest mało znana jeszcze w dalszym ciągu, chociaż no, dzięki takiemu programowi jest szansa, że dotrze do jakiejś większej ilości osób, natomiast może to nie jest taka cecha tylko wyłącznie polska, ale jakby taka też ludzka, jakby jest coś, jak jest tak proste, że aż niemożliwe, że tak, działa, właśnie. To często po prostu nie to odrzuca, tak? I po prostu nie, tutaj jest coś nie tak i tak dalej. Ci mądrzy ludzie wykształceni z takimi pieniędzmi, z Dokładnie takimi doktoratami i habilitacjami, przecież oni by, to niemożliwe, żeby oni przyoczyli, że można to prosto zrobić to, co czytamy. Tak, ta jest cała ta. Tak, zachęcam. Jakie są twoje kontakty do ciebie, powiedz proszę. Moja strona internetowa to jest www.kaiser.eft, tak jak moje nazwisko. .pl, tak? .pl jest, dobra. Tak, także zapraszam. Na Facebooku gdzieś jesteś? Tak, też jest fanpage na Facebooku oczywiście, Kaiser EFT, Dominik Kaiser EFT, także zapraszam wszystkich, jeśli ktoś chciałby skorzystać. Jeśli nie, jest dużo darmowych materiałów w internecie, można skorzystać samemu. Można sobie po prostu posprawdzać samemu, oczywiście w jakiś... Ja wam powiem, przepraszam, to się przerwałem, ja pamiętam to bardzo dawno temu, 20 lat wydaje mi się, lekko ręką, 2000, tak. Ja nie pamiętam, co takiego miałem, gdzieś mnie tam męczyło. Ja się to opukałem kilka razy, wiesz? I zadziałało. Ja byłem w szoku, że to tak zadziałało, się opukałem kilka razy. No mnie to nie dziwi. Mówię, kurczę. I teraz przyszedłeś do studia, cieszę się, przypomniałeś mi, przypomniałeś widzom, a niektórych po prostu dopiero nie wszyscy o tym wiedzieli. I to, no i na tym polega nasza rola jako NTV. Sami korzystamy i innym staramy się pozwalać, by korzystać. Bardzo dziękujemy tutaj Dominikowi. Dziękuję bardzo. Żeby jakaś okazja nieraz jeszcze wrócić do tych tematów. Bardzo chętnie. No i do zobaczenia. Kolejne programy się Was czekają. Do widzenia. Wspaniali widzowie i goście NTV. Nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.